Witam wszystkie piękne dziewczyny, które oglądają mój kanał. Kochani, dzisiaj makijaż inspirowany Kim Kardashian. Kim Kardashian, ponieważ no niesamowite smoky eyes, zawsze nude lips, a ja to po prostu kocham. I wiem, że jest mnóstwo takich filmików na temat właśnie makijażu Kim Kardashian na YouTubie, ale ja postanowiłam zrobić swoją wersję. Piękne, bardzo połyskujące się smoky eye, nude lips, błyszczyk, oczywiście tona błyszczyka. No i kochani, ja tutaj w żaden sposób nie próbuję się to nie upodobnić, bo wiem, że pewnie takie komentarze się pojawią. Jest to makijaż po prostu inspirowany Kim Kardashian. Dajcie znać, czy Wam się podoba. No i oczywiście zapraszam do wypróbowania. Ja bardzo lubię, jak Wy mi piszecie, że o, stosuję ten i ten makijaż i zawsze mi wychodzi. Ja bardzo, bardzo lubię Wasze komentarze. No, także kochani, jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś makijaże właśnie inspirowane celebrities, czyli gwiazd, popularnych ludzi, sławnych ludzi, to dajcie znać. Buziaczki, ciao! Dobrze, kochani, no to co ja już mam na sobie? Podkład z firmy Clarins, o którym Wam ostatnio opowiadałam, który jest cudowny. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że go kupiłam. No i oczywiście korektor i troszeczkę brązera, naprawdę troszeczkę. Następnie, kochani, nałożę sobie bazę. Baza z Gosha, ona tak wygląda. Jest na niej napisane Gosh Eyeshadow Base. I nakładam ją sobie na całą powiekę, pod łuk krwiowy. Następnie rozcieram palcem. Dobrze, kochani. Następnie pędzelek, taki piękny, płaski, duży, żeby nam się szybko cień nakładało. To jest numer 360, rozmiar 14 z firmy Maestro. Nakładam cień z firmy Mua, który jest niesamowity i kosztuje tylko funta, w kolorze perły. Nie wiem, czy zauważyliście, jak ja go nakładam, to nie rozcieram go na powiece w ten sposób, tylko po prostu go wklepuję, żeby on mi się pięknie trzymał i żeby kolor był bardzo intensywny. Następnym zwykłym pędzelkiem puchatym staram się troszeczkę to rozetrzeć, żeby ten cień był nałożony równomiernie. W ten sposób. Następnie, kochani, pigment Smaka Ladyship. Ja już go mam tak długo i powiem Wam szczerze, nie lubię cieni sypkich. Ale ten ma piękny waniliowy kolor. Ja go nałożę na łuk brwiowy. W ten sposób, kochani. Następnie pędzelek kulka. To jest, kochani, 420, rozmiar 10, taka kuleczka, dość dużej wielkości. I następnie biorę paletkę Sleek. To jest, kochani, paletka The Original, tak ona wygląda. Ja będę używała koloru czarnego i tutaj tych dwóch brązów. Taki miedziany kolor i taki piękny bursztynowy. Pierwszy to czarny. Mieszam z tym bursztynowym. Uwaga, te cienie się super osypują. I nakładam w kącik wewnętrzny i rysuję taką, tak jakby literę V. Nie wiem, czy to widać. To samo robię z drugim okiem. Tak, kochani, w ten sposób. Powiększymy sobie dzisiaj naprawdę oczy, także wszystkie dziewczyny, które mają małe oczy, zapraszam do wykonania tego makijażu ze mną. To jest pędzelek 497 rozmiar 12, który nie wiem, czy już jest w sprzedaży, ale wiem, że powinien być za niedługo. Rozcieram sobie, kochani, mój cień nad załamaniem tym pędzelkiem i nabieram sobie delikatnie tutaj tego bursztynowego, naprawdę malutką ilość, czepując pędzelka, i staram się rozetrzeć tą moją czerń. Uwaga, efekt już widzimy, wygląda czadersko. Jak zawsze nakładam cień, to zaczynam od tego miejsca, które chcę, żeby było najciemniejsze. Kolistymi ruchami po prostu pięknie rozcieram ten cień i wyciągam, w którą stronę chcę. Nabieram troszeczkę czerni tym samym pędzelkiem, naprawdę malutką ilość. Przyciemniam kącik. Dobrze, kochani, następnie czystym pędzelkiem. Ups, to nie ten, który chciałam. Czystym pędzelkiem rozcieram sobie tą granicę, łączę to z tym waniliowym. Następnie biorę miedziany. Znowu na ten pędzelek 497. Tak, kochani, zobaczcie, całkiem inaczej buzia wygląda w takim makijażu. Szczególnie jak sobie tutaj przyciemnicie, wycieniujecie troszeczkę, wykonturujecie oko. Włączymy pięknie te kolorki ze sobą. Czarna kredeczka. I teraz tak, zaczynam rysować sobie kreseczkę mniej więcej. Zostawiam sobie tutaj 1/3. Nie, no może przesadziłam, 1/5. Nie rysuję czarnej kreski na całą linię dolną, dlatego że mi to po prostu nie pasuje. Ja się czuję wtedy, jakbym miała naprawdę czarne oczy. Za dużo wszystkiego na sobie. Dobrze. Następnie rozcieram to dołączoną w tej kredce gąbeczką. W ten sposób, kochani. Następnie biorę czarny eyeliner, kochani. To jest firma Classics, którą znajdziecie w sklepach Golden Rose. Rewelacyjny eyeliner. No i tak, kochani, co robimy? Kreseczka do góry. W ten sposób sobie tutaj tą czarną kreskę dość mocno pociągnęłam. No i jedno oko skończone. Zobaczcie, eyeliner po prostu jest nie do przebicia. Dla mnie eyeliner... Ja bez eyelinera po prostu się źle czuję. Zrobię sobie drugie oko i zaraz do Was wracam. Dobrze, kochane dziewczyny i chłopaki. Eyeliner zrobiony i także już mam maskarę na oczkach i to jest Rimmel Volume Flash, która bardzo mi odpowiada. Rzęsy są naprawdę długie, naprawdę grube i naprawdę czarne i o to mi właśnie chodziło. Następnie brwi. Ja Wam brwi ostatnio pokazywałam, jak je zawsze sobie rysuję. Ale ja wiem, że Wy ten temat bardzo lubicie, tych moich brwi. Ja Wam powiem, że one są bardzo nieznośne, ponieważ każda jest inna i ciężko je zrobić tak, żeby wyglądały tak samo. Wyglądały tak samo. Ale oczywiście staram się jak mogę. Dobrze, kochani, no to oczęta mamy skończone. Następnie bronzer. Kim Kardashian normalnie ma na sobie bardzo dużo bronzera, a ja wiecie, że jestem fanką bronzera. Biorę moje kuleczki z Estée Lauder, mój pędzel. Dobrze, kochani. Następnie biorę taki duży pędzel z firmy Maestro, który jest bardzo, bardzo mięciutki. To jest 180, rozmiar 24 i troszeczkę to sobie tutaj wszystko rozetrzę, żeby nie mieć takich ostrych linii. Dobrze, kochani. Następnie pędzelek. To jest akurat Revlon Blush Brush. Biorę taki cudowny produkt z NYC. To jest Rose Glow. Ma niesamowity kolor. I nakładam go sobie jako róż. Łączę wszystkie kosmetyki razem. Następnie szmineczka. Kim Kardashian ma zazwyczaj ciemne oczy i nude lips. Także szmineczka Birthday Suit 121 z Rimmela, którą Wy tak bardzo lubicie i ja tak bardzo lubię. Następnie błyszczyk. Ja mam błyszczyk z firmy Prescriptives, to jest Komet. No i kochani, makijaż gotowy. Jeżeli macie, jeżeli chcielibyście, żebym zrobiła jakiś makijaż jakiegoś celebryta, jakiegoś celebrities, to dajcie mi znać, kochani. Napiszcie w komentarzach, co o takim makijażu myślicie. Oczywiście ja się tutaj w żaden sposób nie próbuję do niej upodobnić, po prostu bardzo mi się spodobał jej makijaż, dlatego chciałam Wam go pokazać. No kochani, makijaż bardzo mocny, ale myślę, że do czerwonej kiecki, którą dzisiaj mam na sobie, wygląda oszałamiająco. Także kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia w następnych tutorialach, pa pa!